Witamy ponownie, Łukasz Winczoro, prosto z Sejmu i nasz gość, pani poseł Urszula Augustyn, wiceszefowa klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł. Strasznie gorąco macie w tym Sejmie. No, gorąco i dosłownie i w przenośni, ale to jest taka normalna atmosfera. Nawet jeżeli słońce nie dopisuje, to tutaj zawsze atmosfera jest gorąca. Gorąca. Mhm. Wróćmy na chwilę do Tarnowa. Ma pani pomysł, jak zakończyć wojnę tarnowsko-tarnowską? Myślę, że wojnę tarnowsko-tarnowską, jeżeli pan to tak nazywa, bo ja tej wojny nie widzę, nie czuję, że to aż tak źle, ale myślę, że to jest taka sytuacja napięcia przedwyborczego. Kampania zacząć czas. Kampania wyborcza właściwie, pan dobrze o tym wie, jest już cały czas w toku, bo poszczególni kandydaci na stanowisko prezydenta się przedstawiają opinii publicznej, ale także rozmawiamy na temat radnych. I te listy są chyba tworzone we wszystkich ugrupowaniach, we wszystkich komitetach partyjnych, czy też społecznych, obywatelskich. Państwo chcą być gotowi na koniec lipca, tak? My będziemy gotowi na koniec lipca z listą sejmikową i we wrześniu z listą do miasta, do gmin, do powiatów. Przecież Platforma nie działa tylko w Tarnowie, ale w całym regionie, więc tej pracy jest naprawdę dużo. Ale myślę też, że i daj Boże, żeby tak się zdarzyło, po wyborach ta sytuacja zostanie uspokojona i może wtedy będzie więcej czasu na merytoryczną pracę. Żałuję tego czasu straconego teraz, bo jest to moment, kiedy trzeba się przygotować do dobrego wykorzystania pieniędzy z następnej perspektywy. Zanim nie będziemy tak musieli naprawdę, oddawać pierwszych. Zanim się tutaj panowie i panie przestaną kłócić, to może się okazać, że będzie za późno, bo inni nas ubiegną w przygotowaniu dobrych wniosków, więc tego bym nie chciała. Wie pani, jak nam tyka zegar długu dziennie w Tarnowie? Jeszcze raz? Jak nam tyka zegar długu dziennie w Tarnowie od tej nieszczęsnej dotacji? Zegar nam tyka. 5000 zł dziennie. Zegar nam tyka. Ja się dziwię naprawdę temu, że została podjęta taka decyzja, ale dla mnie to jest dowód na to, że szczególnie Prawo i Sprawiedliwość nie wierzy w wygraną w wyborach. Gdyby wierzyło w wygraną w wyborach samorządowych, to nie zafundowałoby sobie takiej sytuacji finansowej, że być może w ciągu roku czy półtora roku trzeba będzie oddać ponad 50 milionów. Myślę, że odpowiedzialność za miasto wymaga tego, żeby myśleć, jak minimalizować straty. Jeżeli mamy taką sytuację, że dzisiaj te straty mogą wynosić 3 miliony, to bardzo się dziwię, że ktoś takiej decyzji nie podjął, tylko naraża miasto na stratę 50 milionów. No tak, ale SLD na przykład się wstrzymuje. Można też rozmawiać z sojuszem. No, można rozmawiać z wszystkimi i z tego, co wiem, pan prezydent Słomka Narożański z wszystkimi rozmawiał, wszystkich przekonywał. Radni, którzy żądali kolejnych ekspertyz, byli zabezpieczeni. Każda ekspertyza, o jaką wnioskowano, była położona na stole. Ja naprawdę widzę w tym niewiarę w wygranie wyborów samorządowych, ale też działanie na szkodę miasta, bo jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że nie ma to znaczenia, czy jesteśmy stratni 3 miliony czy 50, no to w moim pojęciu to jest po prostu nieodpowiedzialność. Mhm. Czy miasto powinno pozwać pana prezydenta Ścigały do sądu? Pan prezydent Ścigała ma kłopoty z prokuraturą. Nie widzę powodu, dla którego jeszcze miasto miałoby się tutaj włączać. Ponoć tak wynika z wyroku, że miasto jest poszkodowane. Ja myślę, że to jest taki czas, kiedy nie powinniśmy się posługiwać emocjami, tylko spokojnie reagować na to, co się dzieje. Ale pani poseł, to właśnie jest ten przejaw tej wojenki tarnowsko-tarnowskiej, to taka forma dokucza, o trochę cię uszczypnę, o tu ci dam kuksańca, a tu ci zagrożę sądem. Panie redaktorze, jeżeli prawnicy miejsce, czytając pozew, czy też zarzuty postawione panu prezydentowi, wyczytali, że gmina jest poszkodowana, to oni, którzy pracują na korzyść gminy, na korzyść miasta, nie powinni też tego bagatelizować. Ale jaką podejmują decyzję, to jest ich odpowiedzialność. Pani by się pod takim wnioskiem podpisała ewentualnie? Ja nie czytałam i nie wywnioskowałam tak, jak wywnioskowali prawnicy, ale nie jestem prawnikiem, więc naprawdę trudno jest mi ten wniosek oceniać. Jak przygotowanie do wakacji? Myśli już pani o wakacjach? Jeszcze 4 dni wakacji? Na razie bardzo intensywna praca w parlamencie i pan wie, że ta praca w parlamencie zajmuje nam bardzo dużo czasu i energii, więc na razie o wakacjach nie myślę. A jakieś plany już są? Chciałabym sobie zafundować takie 10-dniowe wakacje i jeśli wszystko dobrze się potoczy, to będą. Czego serdecznie życzymy i ładnej pogody. Dziękuję bardzo. Urszula Augustyn, Platforma Obywatelska, była gościem prosto z Sejmu.